nyári egyetem az mindig egy nagyon nagy lehetőséget jelent a diákoknak, hogy kiszakadjanak abból a hagyományos intézményrendszerből, ahol ők tanulnak, és nem az számít, hogy milyen jegyet kapnak, hanem az, hogy mit tanulnak, hogyan tudnak a különböző társaikkal beszélgetni, és milyen élményekre tesznek szert. A visegrádi nyári egyetem pedig azért fontos, mert hogy nagyon sok hasonlóság van ebben a régióban, történelmileg, kulturálisan, és ez egy nagyon fontos lehetőség a számukra, hogy megismerkedjenek egymással és beszélgessenek. A holnapi előadásom az emlékezet politikáról szól, és ez egy nagyon aktuális kérdés Közép-Európában, de Európában úgy általában. Az Európai Unió alapértéke az emlékezet arra, hogy szembeszálljunk azokkal az eszmékkel, amelyek 1945-höz vezettek. Dnes velmi obecně řečeno je to o holokaustu, ale velmi, řekla bych, specificky je o tom, jak se o tom máme učit. A já jsem tady byla jednou v roce 2009 a jako samozřejmě člověk jako dítě, nebo spíš puberťák v té době to ještě nevidí tak plasticky a to byla taková klidná doba ještě to v roce 2009. A já si myslím, že bohužel v současném světě vidíme, řekla bych, hodně tendencí, které trošku připomínají to, co se dělo, dejme tomu, ve 30. letech. Takže proto si myslím, že to je dneska hodně relevantní, no, o tom mluvím. Celý ten koncept té školy je perfektní v tom, že jsme měli veľa expertů, kteří jsou experti vo svém obore. Mohli jsme se dozvědět více o jejich projektech, o jejich životech. A skvělá příležitost na networking, a skvělá příležitost spoznávat nových lidí a učit se od nich. Dnešný program pozostával z workshopov, ktoré sa tu volajú laby. Lab, ktorý przygotowałam, to był lab startupowy i był to taki lab, w czasie którego studenci przygotowywali swoje startupowe projekty. To znaczy przygotowywali projekty biznesowe, ale też z zakresu biznesu odpowiedzialnego społecznie. Tworzyliśmy dla nich kanwy modeli biznesowych, czyli jakby powoływaliśmy do życia nowe startupy. Byliśmy tuż przed wejściem do Unii Europejskiej, to 2002 rok. Pomyślałam sobie wtedy, że jak się otworzą te granice, jak już wejdziemy do Unii Europejskiej, to wszyscy ci najbardziej utalentowani młodzi ludzie pojadą za granicę, nawet nie znając swojego regionu, nie znając swoich sąsiadów. To, co się dzieje wewnątrz grupy, przyjaźnie, które są nawiązywane, kontakty, które są rozwijane później, nie wiem, miłości czasami także. To jest niesamowite. Łamiemy stereotypy. Budujemy wrażliwość na tematy, na te najtrudniejsze problemy, które są. Przynajmniej taką mam nadzieję. Myślę, że po to, żeby zrozumieć, żeby młodzi ludzie i starsi ludzie zrozumieli, że łączy nas jedna kultura, że łączą nas bardzo podobne wyzwania. Żeby także zrozumieli, że nasza przeszłość była trudna, ale żeby pomimo tej trudnej przeszłości można było budować dobrą przyszłość i z taką nadzieją tą szkołę robić.